Jestem na praktykach w gminnym ośrodku sportu i rekreacji w Piasecznie i musiałam i chciałam przyjechać tutaj, żeby pomóc w organizacji tego super eventu. A poziom, no tak jak widać, chłopaki grają naprawdę na wysokim poziomie. Ja z meczu na mecz coraz lepiej, coraz wyżej, coraz więcej wyników bardzo równych i bardzo wyrównane mecze. Nic tylko oglądać. I jestem Zuza Mielewczyk. Jest mi niezmiernie miło, że mamy okazję współorganizować już 20. Memoriał Wiesława Gawłowskiego w
Piasecznie w piłce siatkowej. To ważne wydarzenie. Cieszymy się, że gmina Piaseczno wspiera sport, wspiera zawodników. W wielu dyscyplinach to jest właściwie 4,5 tysiąca zawodników, a takie imprezy jak dzisiaj otwarte dla drużyn, dla mieszkańców są naszą specjalnością, tak aby wszyscy z tego sportu korzystali, i amatorzy, i ci, którzy trenują bardziej regularnie, i dzieci, których zachęcamy tego typu imprezami do tego, aby trenowały i aktywnie spędzały czas. Wszyscy już? Tak, stop. Słuchajcie, tak bardzo szybko, bo na trakcie rozgrywki ostatniego meczu grupy porannej chciałem Was serdecznie przywitać na 20. jubileuszowym memorialu Józefa Kowalskiego. W tym roku stwierdziliśmy z kolegami, że powiększymy go, o ile dłużej się da. Początkowo było zgłoszonych 25 zespołów, ostatecznie wystąpi 19. I bardzo nas to cieszy. Jeżeli ktoś ta formuła się sprawdzi, w następnym latach będziemy chcieli robić coraz większy turniej. Dziękuję Wam za to. Chciałem powitać. Chciałem powitać Pana Burmistrza. Oraz Pana Marka Pałocza z gospodarza Pani Gospodarza. Bez niego nie byłoby nas, bo jest naprawdę złoty człowiek, zawsze pomaga mi wszystkim. Teraz poproszę Pana Burmistrza o dwa słowa. Jest mi niewielkie miło powitać Was na tym jubileuszowym memoriale. To nie tylko turniej, który mam pielęgnować pamięć o Sławie Kowalskim, dbać o to, abyśmy rozwijali sport, szczególnie piłkę środkową dyscyplinę, jedną z wielu, którą Gmina Piaseczna wspiera. Ale także przede wszystkim to, że swoją postawą, tym, że uczestniczycie w życiu aktywnie, daje się nowym pokoleniom. Efektywnie się staramy się, żeby tych dzieci, które trenują, które aktywnie spędzają czas, było jak najwięcej. Robimy to poprzez korzystanie, dajemy dobry przykład, oraz przez to, że wspieramy kluby sportowe, zawodników, imprezy. Wszystkim tym, co Gmina Piaseczna posiada, 4,5 tysiąca zawodników uzyskuje to finansowanie z naszych źródeł, gdzie tak będzie dalej. Wam życzę danego czasu serdecznie sukcesów, fair play i tego, abyście spędzili ten czas miło na turnieju. I jeszcze mam z Panem Markiem jeden miły akcent. Słuchajcie, mamy w Piasecznie takie dwa jubileusze właściwie. Obchodziliśmy niedawno stulecie sportu. Nie wiem, kto jest Piaseczna, no pewnie nie wszyscy kojarzą Piaseczna, ale mieliśmy takie dwa kluby, jeden z Rzewińców, w tamtej stronie jeziorki, drugi po tej stronie. Tamten po tamtej stronie jeziorki, bo jeden z najstarszych, 100 lat minęło, świętujemy stulecie sportu w Piasecznie. A przy okazji 25-lecie Gosiru, obiektu, który zaczynał swoje istnienie w tej hali, teraz się rozwinął, ma już kilka liście właściwie obiektów. Więc mamy dwa jubileusze. Z tej okazji dziękujemy wszystkim tym, którzy angażują się w rozwój sportu, amatorskiego, nieamatorskiego, młodzieżowego, seniorskiego. Dlatego z tej okazji chcielibyśmy się podziękować również organizatorom tego turnieju. Ale także pana Marka Prosta, który zawsze skromnie staje w tle cieniu. Więc od naszego środowiska dla organizatorów memoriału tego turnieju i nie tylko. Wszystkiego najlepszego. Spotykamy się tutaj w dniach 25-26 listopada 2023 roku na Memoriale Wesława Gawłowskiego. Jest to turniej amatorski piłki siatkowej. Jest to turniej mający na celu między innymi upamiętnić właśnie postać
Wiesława Gawłowskiego, naszego taty, który tutaj w lokalnej społeczności w pewnym momencie zaistniał, no, miał swoje zasługi w tym sporcie, tak? Dlatego uważamy za ważną rzecz, żeby pamiętać, że ktoś tutaj, że w Piasecznie ktoś taki żył, też zaangażował się w pewnym momencie w popularyzację siatkówki. Być może był to drobny gest, ponieważ był jednym z założycieli, może nie pomysłodawców, ale jednym z pierwszych zawodników Bobrów Piaseczno. Potem w kolejnych latach wspierał drużynę, która występowała pod nazwą KS Piaseczno w drugiej lidze. Dla przypomnienia troszeczkę życiorysu, nasz tata Wiesław Gawłowski był olimpijczykiem, mistrzem olimpijskim z Montrealu, mistrzem świata, wielokrotnym medalistą mistrzostw Europy, medalistą mistrzostw Polski, a przede wszystkim był lubianym człowiekiem, co chcemy też przekazywać dalej, że to mimo wszystko można osiągać sukcesy, ale też trzeba dbać o relacje, czy tak bezpośrednie z ludźmi, co dla nas, dla mnie, dla mojego brata i tutaj dla zawodników tej drużyny, która powstała wokół tego pomysłu dawno temu, jest istotną rzeczą i między innymi pielęgnujemy również to, nasze relacje poprzez ten turniej. Wojciech Gawłowski, współorganizator Memoriału Wiesława Gawłowskiego. Sędziowie. Na zagrywka! Pole, pole, kira! 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 Pole,
plecami! Ale myślę, że nie są, ale
Wszystko już jest napisane.
Ataku. Dzień dobry, z tej strony Dominik Molenda z drużyny TBT Warszawa. Biorę udział trzeci raz w memoriale Głogowskiego. Udało nam się drugi raz wygrać. Raz niestety rok temu zajęliśmy drugie miejsce. Turniej stał jak zwykle na wysokim poziomie organizacyjnym, jak i sportowym. Mieliśmy dużo wyrównanych meczów i setów. Na szczęście wszystko potoczyło się po naszej myśli. W finale graliśmy pierwszego seta dość słabo, przegrywaliśmy tam 5-6 punktami, ale w końcówce nam się udało dojść rywali, a w drugim secie to już czysta formalność, bo już trochę rywal nam siadł kondycyjnie i psychicznie. Drużyna Raszy. Nagrody ugotowane w piasecie. Dziękuję.
słuchajcie, mamy w ostatniej chwili bilety na mecz, na środę, na CF Cup dla Was, projektu Warszawa. Dobra. Które miejsce?
Nasze zdanie, najlepsze MVP turnieju, numer 18, ADS Volta, Marcin Tuz. Teraz tak, najlepszy atakujący, numer 7, Przysucha. Adam Czerny. Najlepszy to rozgrywający turnieju. Numer 6. TBT. No i dobra. I najlepszy z najlepszych. Naszym zdaniem oczywiście. Numer 7. Dobra, teraz po kolei będę... Od biura podróżnego wtór, vouchery na części 500 zł. Brawo! Dziękuję wam bardzo. Wszystkim za pozornie. Dziękuję bardzo sędziom. Nie wiem, czy są. Dziękuję wam bardzo. Przepraszam, pomagają w tym całym przedsięwzięciu. Proszę o brawa dla wszystkich. Dzięki niemu. Co? Zapraszamy go? Jesteście? To zapraszamy. Jeszcze do wspólnego zdjęcia na tle balerów. Oj, okrzyki, okrzyki. Dobra, ADS? Czego? TBT? TBT! Przysłucha? Przysłucha! Orlęka? Jeszcze chwilę, poczekajcie, bo to jest ładne. Nie szukałem do przodu, więc... Znaczy, ja wiem, że przyszedłem.